Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie Forza Horizon 1000 Club, a ja dzisiaj prezentuję wam tego ślicznego Lexusa. Naprawdę auto fenomenalne i panowie, inżynierowie ze stajni Lexusa naprawdę postarali się. Ten samochód wygląda fenomenalnie pod każdym względem. Zobaczcie też sobie na licznik, myślę, że ja wam to jeszcze jednokrotnie pokażę tutaj w tym odcinku. No kurczę, naprawdę jak dla mnie cudo. Idealny biały kolor pasuje tutaj idealnie do tego samochodu i dlatego też chciałem między innymi wam ten samochód pokazać. No mamy 6 umiejętności, czyli znaki, umiejętność zawrotu tyłem, wyścig uliczny, umiejętność wycieczki, strefa radarowa i świetny drifting. Drifting, który musimy też wykonać w miejscu, którego już znacie, tą taką tamę. Tam zazwyczaj są zadania związane z driftingiem. Ale zawrócimy sobie najpierw i wykonamy pierwszy medal. O, wpadł teraz dopiero z moim opóźnieniem. I teraz będziemy sobie już jechali do kolejnego punktu, z którego wykonamy już kolejne następne zadanie. Słyszałam coś o kolejnym zapomnianym wozie. Spójrz na swoją mapę. O, mamy bardzo dobrą informację. Właśnie dostałem informację o tym przez radio, jak dobrze też słyszeliście, że został gdzieś tam porzucony ostatni już samochód. Wiem, że miałem pokazać 8 zaginiony samochód, ale po prostu materiał mi się zepsuł, który nagrywałem, więc nie chciałem nagrywać komentarza nie na żywo, więc mówię, odpuszczę sobie to, a pokażę wam 9 auto, więc dzisiaj możecie być pewni, że pokażę wam jeszcze zaginiony samochód, który zaraz sobie po wykonaniu wszystkich umiejętności wykonamy. Ale tymczasem weźmiemy sobie wyścig uliczny i troszkę powiem wam o tym samochodzie, ponieważ ja go pokazywałem wielokrotnie w podstawce i macie anotację teraz na pewno na do góry, gdzie możecie sobie wejść tutaj w ten link. Hej, stary, o co biega? I tam macie, jeśli chodzi o Lexusa, to będzie na pewno w miniaturce też zdjęcie tego samochodu, więc tam będzie łatwo mogli to wszystko znaleźć sobie, tak naprawdę. No i możecie sobie zobaczyć, co tam o tym aucie opowiadałem, ale też powiem wam, że jeśli chodzi o tego Lexusa, o konkretnie ten model, jest on w autowiście, w Forzie Motorsport 4, więc nie chcę o tym aucie dużo mówić. Powiem wam, że jest to V10 z ponad 500 konnym silnikiem. Jest to naprawdę spora moc. Ale ja już tutaj nie chcę nic więcej o tym aucie mówić, ponieważ muszę się zebrać, muszę wam pokazać ten tryb autowisty i zaprezentować właśnie ten samochodzik, o którym będzie opowiadał Jeremy Clarkson. Naprawdę fenomenalna opowiastka o samochodzie, fajne teksty, fajne śmieszne teksty. Musicie mi przypomnieć na drugi raz, bo ja ten filmik nagrywam teraz, pewnie zobaczycie go dopiero za kilka dni, ja o tym zapomnę, więc potem jak już będziecie oglądać ten filmik, to piszcie w komentarze, że mam pokazać wam Forza Motorsport i tryb autowista z tego samochodu oraz innych aut, bo naprawdę fajnie pokazany samochód jest, możecie zobaczyć sobie wszystko w nim, środek, wnętrze, silnik tego samochodu, bagażnik, tą lotkę, która tutaj teraz widzicie, otworzyła się przy dużych prędkościach. Naprawdę bardzo fajnym stylu jest opowiedziany ten samochód i pokazany, więc ja pewnie o tym zapomnę, więc przypomnijcie mi, jeśli ten odcinek się ukaże na YouTubie, to przypomnijcie mi o tym i pokażę wam na 100% ten auto w trybie autowista, bo jest co pokazywać, naprawdę fenomenalny samochód. Bardzo piękny, podoba mi się bardzo. I widać, że panowie inżynierowie z Lexusa starają się i to jest jak najbardziej na plus, to będzie doceniane przez wiele osób, które stać na taki samochód, ponieważ naprawdę jest to ekskluzywny, egzotyczny moim zdaniem już samochód, mimo że ta marka może nie jest jakaś długa, długo ta marka nie jest na rynku, ale robi wrażenie i podoba się. No dobra, ten wyścig został już ukończony. Ale też ciekawi mnie strasznie to auto zaginione. Jednak najpierw chcę sobie skupić się na tutaj ogarnięciu wszystkich zadań, a dopiero potem wam to pokażę. Ja wiem, gdzie to auto jest, ponieważ ja myślałem, że tutaj, jeśli chodzi o Forza Horizon, nie ma tak, że muszę dostać informacje przez tam radio czy przez jakiś komunikat od innych kierowców. Masz jakiś głód w spojrzeniu? Tylko myślałem, że po prostu można na swoją rękę poszukać tego. Ja znalazłem na YouTube jakiś tam poradnik, gdzie te wszystkie samochody są rozlokowane. No i szukałem, okazało się, że te stajnie, w których te samochody są, są te stajnie, tak? Tylko że one są zamknięte. Dopiero jak dostaniemy jakieś informacje przez tutaj, przez radio, czy jakieś inną formę komunikacji, to tak naprawdę dopiero potem
Dopiero potem możemy to auto sobie odszukać, dopiero wtedy się ten garaż jakby otwiera i wtedy możemy sobie to auto zobaczyć, więc mniej więcej wiem, gdzie to jest, ale pewnie tak się będę męczył z poszukiwaniem. Mamy też niszczyć znaki, mamy też wykonać ten drifting. Samochód jest szybki naprawdę. Ja tutaj ten samochód nie jest w żaden sposób modyfikowany, też nie chciałem żadnych wzorków naklejać, ponieważ aż tutaj zeszpeciłbym to auto. Ten samochód w kolorze białym no wygląda idealnie i pasuje tutaj tylko taki kolor dla niego, żadne modyfikacje, nie wiem, moim zdaniem nie są jakoś tutaj wskazane, więc ich nie ma. Też samochodu nie modyfikowałem, ponieważ ja tego Lexusa modyfikowanego, którego pokazywałem w podstawce, musiałem sprzedać, ponieważ brakowało mi do jakiegoś innego auta i teraz kupiłem sobie od nowa do tego odcinka ten samochód, więc nie jest w żaden sposób modyfikowany, możecie zobaczyć, jak seryjnie prezentuje się ten samochód tutaj właśnie w Forza Horizon. Mamy też znaki, musimy je zniszczyć, ale te znaki, jak widzicie, są ukryte za tymi płotkami, tymi... O, jest jeden, pierwszy. Drugi, mamy 5 w trasie 30 sekund zniszczyć tych znaków. Tych typowo amerykańskich, fajnych znaków. Jeszcze nam 2 brakują, tu widzę 1. I jeszcze jeden, żeby tutaj, kurczę, 10 sekund, o dobra, jest znak, dobra, padł medal. I teraz co musimy zrobić tutaj, mamy jakiś czas, mamy jakieś zadania do wykonania. Aha, czyli musimy, już rozumiem, musimy tak naprawdę przejechać dystans w danym czasie oraz przy okazji też uniknąć 5 razy kolizji. Myślę, że to nie powinno sprawić problemu, chociaż no zawsze jakieś ryzyko tego jest, że... Kurczę, nie wiem, zawsze jak mam takie zadania, że mam czas, jakieś zadania, nie wiem, na czym się skupić. Na wykonywaniu zadań, czy bardziej na czasie? I już raz zepsułem jakąś tam konkurencję, że właśnie skupiłem się bardziej na zadaniach i nie zdążyłem w czasie. Teraz była taka sytuacja, że po prostu skupiłem się na zadaniach i na czasie się skupiłem. I te zadania zdążyłem wykonać po prostu. Też zobaczcie, strasznie mało samochodów tutaj. Co za tym idzie, kurczę, boję się, że tych aut może mi zabraknąć. Też oni najadą na maksa powoli. Chociaż mamy już 3, więc... Jeszcze w sumie tylko 2 brakują, ale też mamy, zobaczcie, dosyć długi dystans, bo 2,5 km prawie. Jeszcze jeden, kurczę, żeby się udało taki samochód teraz znaleźć, bo jak widzicie, nie widać żadnych świateł aut, więc to wskazuje mi, że nic tam w oddali nie ma tak naprawdę. Zobaczcie, jak na złość zadanie, o, są jakieś auto, dobra, trzeba je dogonić szybko i... No, tak to się chyba nie uda. O kurczę, nie chciał mi w ogóle tego zaliczyć i... Ale lipa, zobaczcie, że jest meta. Nie ma opcji, że tutaj bym chyba to... Kurde, na się mogę jeszcze wrócić, ale nie zdążę już wtedy w czasie. Ponieważ nie zaliczyło mi tej uniknięcia tej kolizji na tym aucie ostatnim. Nie wiem, czy może jak auto są prowadzone przez jakichś tam profesjonalnych kierowców, to nie zalicza mi. O, jest, 5, ale... A jeszcze mi do cholera. Te auto się tutaj poślizgnęło, no już nie zdążę na te chyba 5 sekund, nie ma opcji. Dobra, powtórzymy sobie to. Musimy to powtórzyć, bo niestety nie udało mi się tego tutaj ukończyć. No kurczę, brakło kilku sekund, ale już teraz mam taką jakby informację, że trzeba się skupić na maksa na tym, żeby na początku te auta ominąć bez... Znaczy jakoś bezkolizyjnie, tak, ale... robić to szybko, a dopiero potem skupić się na tym szybkiej jeździe, ponieważ potem pod sam koniec, jak już widzieliście, byłem pod samym końcem, a nie było żadnego samochodu, tak więc... Lipa straszna. Z dystans 5 km, a naprawdę szybko to poszło. W 2 minuty 5 km to naprawdę dosyć
szybko się musiałem tym autem poruszać, no ale zobaczcie, to już na samym początku to auto się jeszcze porządnie nie rozpędziło, aż jest 200 km na liczniku, tak więc naprawdę prędkości są fenomenalne w tym samochodzie. Ale przede wszystkim ten samochód wygląda fenomenalnie, jeszcze raz to powtórzę, ale naprawdę strasznie mi się to podoba. Mamy już 3, teraz już takiego błędu nie popełnię. O, 4. I brakuje nam jednej jeszcze. Jednego uniknięcia auta i mam nadzieję, że teraz to jakoś szybko na to ją natrafimy, ponieważ nie chcę ryzykować drugi raz tego samego. Mamy jakiegoś vana. Kurde, nie zaliczyło mi tego, dobra teraz, o jest, zaliczyło mi ten na tym innym aucie. Tak więc w jakimś tam stopniu to się udało, nie wiem, jakoś pewnie fuksem mi to wpadło, ale jest. Jestem piąty, samochód to piąte, uniknięcie kolizji. Tak więc teraz wystarczy tylko dojechać do mety. Został nam niecały kilometr, znaczy ponad, lekko ponad kilometr. I nieco, nie, no 30-40 sekund zostało jeszcze, więc spokojnie już teraz na luzie to zdążę. No wtedy było tych aut zdecydowanie mniej niż teraz, jak widzicie. Teraz zobaczcie, pełno samochodów, wcześniej tego nie było. Więc też ciężej było mi to wykonać, ale to nie jest żadne tłumaczenie, po prostu źle to rozplanowałem wszystko. I to jest zupełnie tylko i wyłącznie moja wina, bo tych aut chyba było wcześniej 6, więc można było to zdobyć, ale dobra. Teraz tego się orientuję, ten strefa radarowa będzie blisko. Tak, 2 km, więc tutaj nie jest daleko, zaraz możemy sobie podjechać, jeszcze też mamy świetny drifting. Też sobie możemy ustawić tą trasę, ale dobra, najpierw sobie pojedziemy tą strefę radarową pokonać, ponieważ mamy fajną jednostkę, wydaje mi się, że tutaj nie będzie z tym najmniejszych problemów, żeby jakąś wymaganą prezę po prostu uzyskać. Jest na wprost, jak widzicie. Aha, czyli to jest tutaj ten sam rejon, gdzie ostatnio też bawiliśmy się w pokonywanie prędkości, czyli taki most. On jest mega, jeśli chodzi o, jeśli patrzymy na niego z dołu, tam jak jedziemy. Jechałem tam tą Hondą Fit chyba. Tak mi się wydaje, też tam z dołu był widać ten most z góry, mega to wygląda. No jeśli chodzi o miasto w Forzie Horizon, to wyszło im to fenomenalnie też. Naprawdę idealny, lepszego klimatu sobie nie wyobrażam, jeśli chodzi o Forza Horizon. Jestem na maksa ciekawy, mimo że ta Forza Horizon jest jeszcze nową grą. To jestem ciekaw, jakie miasto zobaczymy w kolejnych odsłonach. Ja bym sobie życzył Kanadę. Te genialne lasy. Jakieś niedźwiedzie w oddali. No to sobie, to wyobrażam sobie właśnie, że chciałbym zobaczyć Kanadę. Myślę, że klimat byłby porównywalnie fajny. No i teraz jedziemy ten drifting wykonać, tak więc... O, jest ten most teraz widoczny, zobaczcie, fajnie to wszystko wygląda, taki toporny, duży na maksa most. Wiem, że tego nie będzie tutaj, nie będzie to widoczne, ale akurat taką trasę wybrał nam GPS, że możemy sobie ten tutaj pozwiedzać. No i mamy ten tutaj... Aj, co ty mówiłem, że bez problemu to się udaje wykonywać ten drifting, a teraz zepsułem. Ale dobra, rozpędzimy się może z drugiej strony, może będzie łatwiej. W sumie drifting wykonałem, ale tutaj musi być świetny drifting, czyli naprawdę musi być to płynne, przy dosyć dużej prędkości też, więc dopiero wtedy nam to wszystko zaliczy. Aj, za płytko tutaj wszedłem w ten zakręt, dobra. Powtarzamy kolejny raz. Jak widzicie, tak jak za pierwszym i drugim samochodzie tutaj drifting na tym etapie, na tym właśnie w tym miejscu, no udał się bez problemu. Tak, teraz są małe problemy, małe niedociągnięcia w tym driftingu z mojej strony, ale zaraz po raz kolejny się rozpędzę i to powinno teraz już
nam zaliczyć. Aż mi teraz żal patrzy na ten samochód zniszczony przez te nieudane próby moje. O, udało się teraz. Nie, udało się zdobyć ten medal. No i tak obiecałem, pokażę wam teraz zaginiony wóz. Zaraz sobie go poszukamy. On mniej więcej powinien być na górze gdzieś tutaj. O, właśnie, jest tutaj. I zaraz tam w jakimś... taką wąską uliczką pewnie trzeba przejechać. I wtedy znajdziemy to auto, znajdziemy tam taką jakby szopę, taką stodołę, jak to woli. Myślę, że mógłby sobie kupić tron, gdyby chciał. W której będzie chyba Ferrari. Z tego co się orientuję, będzie jakieś tam Ferrari do zdobycia, ale zaraz sobie wszystko sprawdzimy i dowiemy się już bez żadnych błędów, bo nie jestem tego pewien. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. O, jest wąska uliczka, więc to musi być chyba gdzieś tutaj. Czyżby tędy? Wiem, że to chyba też było koło takiego czerwonego budynku. Sprawdzałem bardzo dawno temu, ale jakoś tak mi się właśnie kojarzy, że to jakiegoś w tym miejscu koło jakiegoś czerwonego budynku, dużego czerwonego. Aj, tutaj jeszcze Viper nam przywalił, czyli już totalnie jest ten Lexus zniszczony. Czyli nie wiem, czy dobrze teraz jadę, pogubiłem się. Wiem, że była wąska uliczka i czerwony budynek, ale nie widzę ani wąskiej uliczki, ani czerwonego budynku. O, jest czerwony budynek, ale to chyba nie, to jest wyciąg. Aha, już chyba widzę. Chyba to, o jest, dokładnie. Mamy tą tutaj szopkę, tą stodołę. I zaraz powinien się pojawić nam mechanik oraz moja postać, w której... No właśnie, o to chodziło. Teraz to wygląda. Jest piękne. No i słowo wart. To Ferrari 250 Testarossa. Piękne, prawda? Im szybciej go więc odrestaurujemy, tym szybciej będziesz szczęściarzem, który zasiądzie za kółkiem. Oj, szykuje się piękny samochód. Ja wam pokażę go oczywiście w kolejnych odcinkach, kiedy on zostanie już odnowiony. Tak więc to będzie tyle. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć!